Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Cześć Swanki, witam was, lecimy sobie dalej. Witam oczywiście na moim kanale, dzień dobry. Lecimy sobie dalej. Mamy dzisiaj do odbębnienia próbę ognia, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Halo, co? Jest jakieś kruki mnie tu, kurde. Skrzeczą głośniej niż ja myślę normalnie. Zbierzemy sobie po drodze co się da. Zabijemy co się da i przebiegniemy ile się da. Wiadomo, będziemy mieli po drodze troszkę zabawy z różnym tałataństwem, na przykład takimi ścierwojadami, które latają po okolicy. Na szczęście parę strzał udało mi się zdobyć. Oś ty, kurde, parszywa bestia. Strzelam cię. O nie, kurde, w krzoki strzeliłem. Co to ma być? I pięknie. Szybko ogarnięte. Nie będę też zajmował wam dużo czasu tym bieganiem, takim zbieraniem głupotek, bo w sumie no tutaj to niczego ciekawego nie będzie, tylko trochę właśnie jakichś grzybów, jakichś ścierwojadów, krwiopijców. Idziemy ogólnie w dobrą stronę, tam gdzie musimy dotrzeć, więc wydaje mi się, że w tym momencie ja pobiegnę tam, gdzie trzeba. Po drodze, jeśli coś się wydarzy, to wam pokażę, a jeśli nie, to po prostu zobaczymy się już na miejscu, gdzie mam nadzieję będzie lepsza pogoda i mam nadzieję będzie co pokazać. Także widzimy się za moment. Tu są piramidy te, które są w Nocy Kruka, też tam magowie wody siedzą i tak dalej. Jest to ta okolica. Ale co, pędzimy, nie zajmuję wam czasu. Widzimy się za momencik. Dobra, Swanki, docieramy na miejsce. Parszywy ognik i jeden z topielców nie dawał mi przejść w spokoju. Musiałem ich się pozbyć, ale na szczęście jakoś się udało. Chociaż ten topielec prawie mnie wykończył. Musiałem zużyć jedną miksturkę esencję i jeden ekstrakt. Na szczęście jakoś to poszło. No i jesteśmy na miejscu. Jak widzicie, niepozornie, bo pełno jakichś krzaczorów. W ogóle brzydka pogoda, niefajnie tutaj jest. Zbierzemy też sobie grzyby, bo chyba będzie można niedługo zeżreć trochę tych grzybów i przy okazji się wyleczyć i przy okazji i zdobyć trochę many, jeśli dobrze pójdzie. A, dobra, bo te grzyby mi tu latają w prawo, to tak działa. Więc zaraz sobie wejdziemy do środka. Jeszcze chciałem się rozejrzeć, czy przypadkiem tu czegoś ciekawego nie ma. No, ogólnie chyba się schowamy, bo będzie zaraz nam się przeziębi. Taka pogoda, on biega po dworze, co to ma być? Cholera, najgorzej. I tu w krzoki wchodząc, mamy, proszę państwa, jaskinię. W tej jaskini mamy przejść próbę. Jak się okazuje, dosyć ciekawe to miejsce jest. Najpierw pójdziemy sobie tam, gdzie nie trzeba iść, a później tam, gdzie można. Tylko, że ja... O, cześć, chrząszczyki. O, chrząszcze! Jak ja was dawno nie widziałem, moi przyjaciele. Mój chrząszcz odpoczywa sobie, bo ja, pamiętacie, miałem maskotkę chrząszcza i mam ją cały czas, a tu pełzacze. Oj, to może jednak, chrząszczyki, pilnujcie, żeby te pełzacze nie wyszły, a ja później tu wpadnę z jakąś kulą ognia i je rozwalę. Mam chrząszczyka, ostatnio odpoczywa sobie gdzieś tam chyba przy łóżku. Jaskier się nim trochę bawił, ale na szczęście go nie popsuł, więc wiecie, muszę bardzo pilnować, bo to jest, bo chodliwy towar taki chrząszcz. Mam nadzieję, że Gryńskin dzisiaj też już ogarnięty w miarę, bo cholercia. I w cyberpunku, i w goticzku miałem, kurde, jazdy, żeby ustawić dobrze jak należy, ale chyba jest okej. Przynajmniej taką mam nadzieję, kurde, najgorzej zazwyczaj. Ale patrzcie, kto to taki, goniec o green screenie, bo tu mamy jakiegoś Agona. Przybyłeś za późno. O nie. Byłem pierwszy. Wygrałem. Ależ smutek. Moje gratulacje, naprawdę na nie zasługujesz. Zamknij się tylko wtedy, jeśli wyjdziesz stąd żywy. Nie, no dobra, chillera. Moje gratulacje, naprawdę na nie zasługujesz. Co to znaczy? Co zamierzasz? No nic. O czym ty mówisz? Chcesz podważyć moje zwycięstwo? Chcesz mnie zabić i sobie przypisać chwałę? Nigdy ci się to nie uda. Okej, Agonowi odwaliło ogólnie, jak widzicie. Trochę niefajnie, Agon, trochę niefajnie. Myślałem, że jesteś fajnym cwaniakiem, a się okazałeś takim wrednym bydlakiem. Ma taki sam pancerz jak ja, więc wygra ten, kto właduje kryta, albo kto ten. Albo kto właduje kryta, albo ten, kto pierwszy wyklepie, wytentaguje. No, wypiluje cwaniaczka, znaczy wiecie, że obierze go do zera z HP. Dobrze, Agonie, no szkoda, szkoda. Nie, dobrze, że nie dawa... dobrze, że nie ćwiczyłeś za bardzo w broni dwuręcznej, bo no, by było kiepsko było. O! Potknąłem się o skrzynkę, halo! Ale mnie oszukują. Dobra, zaraz cię dojadę, typie. No dawaj, Agon. Dawaj, Agon. Wiesz co, Agon, jakbym tak mógł na chwilę stracić z ciebie agro, byłoby naprawdę wyśmienicie, bo chciałbym sobie... Może dać na miniaturkę ciebie, jak się z tobą bije w koło skrzyni, ale będzie ciężko, bo kurde, cały czas masz to HP nad głową. Nie będzie łatwo. No ale niestety Agon musi umrzeć. Taka wola i nosa. Jabłuszko, piwko, serek.
owcza kiełbasa, której nie zjadł, a mu ją dałem. I stary klucz i grabie. No szkoda, Agon, że tak skończyłeś. Skoczyłem mu na twarz w ogóle. Jezu, straszne to było. Cicho, cicho, otwieramy kuferek, a w kuferku mamy runę, która jest warta 100. Nie jest to runa, na której jeszcze nic nie ma. Ogólnie to miejsce, gdy pierwszy raz je spotkałem, pierwszy raz jak przechodziłem Gotika, to przechodziłem chyba sobie łowcą smoków, z tego co pamiętam, a może strażnikiem, bo było łatwiej się dostać, już naprawdę, to było giga, milion lat temu. I przypadkiem trafiłem w to miejsce i do końca nie wiedziałem, z jakim questem ono jest związane i o co tu chodzi, ale jak tu wbiłem i zobaczyłem, tak co, tutaj przechodząc przez ten próg, na co patrzę, to powiem wam, że no to robi super wrażenie. Ta miejscowa jest tak fajnie zrobiona, bardzo, bardzo... Bardzo ładnie to wygląda, więc no, na małym Robinku zrobiło to spore wrażenie i naprawdę bardzo mi się spodobało, a później się dowiedziałem, że to jest miejsce związane z magami ognia i następnym razem jak grałem w Gothica 2, to stwierdziłem, że muszę zagrać magiem, no i tak zaczęła się ma miłość do grania magiem w Gothiku. Znaczy miłość to może wiele powiedziane, ale bardzo lubię grać magiem, fajne skillki są i w ogóle ta taka, wiecie, to, że można sobie po prostu czarować tak fajnie, to, no nie wiem, no takie fajne to jest, lubię. Takie efekty specjalne są wow i w ogóle, no bo machanie mieczem lewo-prawo to jest takie, no spoko, ale nie jest aż takie super. A jednak granie magiem, gdzie możemy sobie tak fajnie, kurczę, takie jakieś skille używać w ogóle i tam efekty specjalne i takie to, no szał. O, właśnie mi się skończyły strzały, świetnie, super, wspaniale. Dobrze, że ten pan szczuras stwierdził, że zje swojego kumpla na kolację, a nie mnie. W ten sposób go wyklepię. Szkoda, że mi się strzały skończyły. Kurde. A przy okazji, jak tu jestem, to tutaj w okolicy jest taki jeden wielki stwór. Bardzo niefajny. I nawet w sumie nie tylko on jeden, teraz tak sobie przypomniałem. Bo tam, o właśnie. O, pałka bojowa. Cześć, pałko. Co u ciebie? Problem taki, że tu są zębacze. A fajnie by było na nie zapolować. A żeby na nie zapolować, to muszę iść do takiego jednego cwaniaka, który jest po lewej stronie. Ale jak mnie ten zębacze tylko zobaczą, to będą chciały mi odgryźć dupsko. Więc musimy zrobić manewry wymijające, o ile się uda to zrobić. Mam nadzieję, że jeszcze nie zauważyły, że sobie tutaj biegam po ich okolicy. Możemy nawet tędy spróbować przejść. I tutaj mamy, pam, 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 proszę bardzo, Grimbald. Grimbald, fajny cwaniak, on pomoże mi trochę w tym zadaniu, które chcę wykonać. Co tu się dzieje? Czekasz tu na kogoś? Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? Oho, okej. Okay. Dlaczego czekałeś na mnie? Dlaczego czekałeś na mnie? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Okej, okay, super. A czym się tu zajmujesz? Co chcesz zrobić? Chcę zapolować na zębacze. Ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły jednego myśliwego. Okej, okay, pewnie, pomogę ci. Dobrze, pomogę ci. Idź przodem. Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trolla. Rozerwałby cię na strzępy, jasne? No, w sumie możemy zabić przy okazji. Jadać, jeśli stchórzysz. Nie, 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 spokojnie, jestem Grimbald dobrym ziomem. W sumie możemy przy okazji zabić czarnego trolla. To nie jest taki głupi pomysł. W sumie Grimbaldowi fajnie by było pomóc z zębaczami, żeby zabić chociaż jednego z nich samemu. Ale to nie będzie niestety takie proste, bo ja biję po 5, więc to jest trochę kringę. I zwłaszcza, że te zębacze zaraz się na mnie rzucą, a one zadają sporo. Grimbald! Tyle na ten. No dałbyś mi chociaż jednego zabić, ty! Chłopcu, nic zrobił, rany boskie! 3 zębacze na hita ściągnął. Okej, okay. Czy jeszcze jakiś został? Czekajcie, zobaczmy. Rany, Grimbald! Coś ty narobił, chłopie! Dobra, chłop co zrobił, nie? Takie typowe. On chyba tyle. Szkoda, że żadnego expa nie dostanę za te zębacze, ale z drugiej strony, no cóż. I tu będziemy mieli w oddali czarnego trolla, jak się tylko wczyta. A nie, już się wczytał, tylko jest tak ciemny, że go nie widać na tle. Tutaj ty rybirabał, tak sobie biegał, bo kojarzę, że tutaj rosło to, co chciałem zebrać jeszcze, ten słoneczny aloes. A może on rośnie trochę dalej? To co, bijemy czarnego trolla? Tak myślę, że fajnie by było pobić czarnego trolla. O, tu rośnie słoneczny aloes. Pobić czarnego trolla fajnie by było ze względu na to, że dostaniemy z niego skórę, którą będzie można sprzedać jeszcze za dobry pieniądz. Cześć, panie trolu, co u ciebie, ale jesteś paskudny. Ile ty masz HP? Kurde, nawet nie widzę twojego HP, ziomek, także trochę kiepsko. Chyba dużo, tak mi się coś wydaje. Dobra, chyba wydaje mi się, że bicie tak w dupsko to będzie dobra opcja. Znaczy ogólnie trolla tak, to można było tutaj wpaść normalnie później sobie i go jakoś tam zapakować jeszcze. Fajnie jakbyśmy mieli przyzwanie. Ej, ja mam przyzwanie wilka przecież. Czekajcie. Znaczy kurczę, ciężko będzie teraz przyzwać wilka, jak już zacząłem skrobać tego czarnego trolla.
Ja go sobie wyklepę chyba po prostu już i tyle. I za chwilę się zobaczymy, jak już będzie gleba. Okej, Swanky, zapisuję się właśnie i zobaczcie, 10 HP trollowi zostało. W ten sposób go pokonamy. Skóra z czarnego trolla zebrana. Niestety zabił mi wilczka, który mi pomagał tutaj w trakcie bicia. Pierścień kamiennej skóry. Ja podniosę go oczywiście. I dużo innego syfu. Katowski topór, eliksir leczniczy, szczaw królewski. Potężne rzeczy tutaj czarny troll miał niedaleko siebie. Zbieramy oczywiście wszystko. No ale tak, wilczek mi pomagał, trochę agro i tak dalej, ale niestety jak go ten troll rąbnął i się rozbił o skały ten wilczek, no to nie miał za dużo szans na przeżycie. Więc mamy kolejne dwa itemki potrzebne do jakiegoś tam questa, więc fajnie. Nie wiem, czy coś tu więcej będzie, aloes zebrany, a chyba nie ma więcej za bardzo sztuk. Pójdziemy, pochwalimy się, że zabiłem czarnego trolla. Zobaczymy, co na to nasz nowo poznany myśliwy. Siema, siema. Czarny troll nie żyje. Tylko 25 expa. Dobra robota. Mało trochę. Nigdy nie sądziłem, że zabicie tych bestii jest w ogóle możliwe. Co to ma być? Gdzie mój exp? Możesz mnie teraz uczyć? Dobrze. Co prawda do tej pory nie bardzo mi pomogłeś, ale nie zamierzam cię od razu skreślać. Gościu, no kurde. Ty jesteś takim Gidga koksem, że daj pan spokój. Dobra. Ale. Czarny troll. Wydaje mi się, że jakbym oddał to zadanie jakby trochę... O, przestrzała mi w ogóle 10, fajnie. Jakbym oddał troszeczkę to zadanie później, w kolejnym jakimś tam... Tym. O, w sumie to jest dobry moment, żeby ciemnych grzybów trochę zjeść. Gdybym oddał to zadanie na przykład w 5 rozdziale czy coś takiego, to wtedy byśmy dostali więcej pewnie expa, bo to też tak jest często, że zadania im później się je da, tym więcej expa się dostaje, więc tutaj tylko 25 dostałem, a normalnie byśmy później może dostali więcej, ale już trudno. Dobra, w sumie trzeba by było odwiedzić jeszcze Sagitę i trzeba by było odwiedzić zioma, który obsypie mnie złotem za skórę czarnego trolla. A ile ona jest warta tak naprawdę? Czy warto oddawać skórkę czarnego trolla? 350, jeśli... Bo Bosper mi da za nią pełną kasę. W sumie tu bym dostał expa. I tak chyba musimy pójść bardziej lewo, bo tam w prawo ten las... No jak go przesprintuję, to może przeżyję. Bo chciałbym się dostać... a nie, w sumie czekajcie, bo teraz myślę, muszę sobie przypomnieć mapę. Wiecie co? Zobaczymy się po prostu na farmie Onara. Tylko teraz się zastanawiam, który pobiec. Ale dobra, ja się zastanowię i zobaczymy się po prostu na miejscu. Wydaje mi się, że lewo będzie ciutkę szybciej. Dobra, zaraz pomyślę i zobaczymy. Dobra, Swanky, udało mi się dobiec do Sagity i prawie odgryzł mi dupsko stwór, bo zapomniałem, że on sobie tutaj biega. Mam nadzieję, że mnie dalej nie śledzi, bo... O nie, idzie za mną! Widzieliście go? Normalnie tam lezie. Och, to gnojarz. Mam nadzieję, że nie wlezie tu do Sagity, bo będzie gruby temat do rozprawienia. Jeżu, jak tu wlezie, to będzie koniec. Ale dobra, Sagita mi pomoże, ona wygląda na porządną. 200 HP ma, to jest lepsza ode mnie chyba. Haha, znalazłem aloes. Znalazłem i kolejny poziom. Aloes. Pięknie. Dziękuję. Możesz mnie Dziękuję. Pytać, o co tylko zechcesz. O mój Boże, ale masz fajny dubbing. Ja, Sagita jest super. A uleczysz mnie, bo... O nie, o tu idzie! Widzisz? Nie, o tu idzie. Nie, on tu przylazł. Czemu? Czemu? W ogóle powinieneś już dawno temu odpuścić. Co możesz mi zaoferować w sumie? Jakie towary masz do zaoferowania? Sagita, masz pieska. Powiedz, na chacie co ładnego cię teraz. Interesuje? Czy ten cieniostwór sobie teraz pójdzie tak po prostu? Co się dzieje w tej grze komputerowej? Czemu on sobie tu przylazł? Zrobił rundkę w koło chaty Sagity i wyszedł w ogóle? Co jest? Myślałem, że Sagita dorobiła się właśnie pieska. A co możesz mi zaoferować w sumie? Powiedz, co? A nie, to towary, czekaj, a jakie, czego możesz mnie nauczyć przyrządzać? Jakie mikstury możesz mnie nauczyć przyrządzać? O której z mikstur chcesz? Która z mikstur? Esencje. No dobra, to na razie nie, ale w ogóle co ten cieniostwór? Co tu się stało? Jezu, myślałem, że będzie rozpierducha, a on sobie przyszedł, zrobił rundę i poszedł. Świetnie. Dobra, jesteśmy blisko już też Onara, to tam skoczymy. Mam nadzieję, że pan cieniostwór w momencie, gdy już my żeśmy tu pogadali z Sagitą, to poszedł sobie daleko stąd. Ja pierdzielę. Co się dzieje w tej grze? Naprawdę, tu są takie czasami, kurde, zwały. Co to było? Cięstwór sobie zrobił rundę po chacie i wrócił do siebie spać dalej. Zbłądził biedaczek. Dobra, krwipice tutaj. O nie. O, Wark! Szybko w drugą stronę. Nie. Proszę, nie striggeruj się, Wargu. Proszę cię, Damian. Dobra. Jest szansa, że nie... Tam jest Warg. Oddalmy się trochę. Cieniostwór śpiulka tam sobie wcześniej. Dobra, chyba tędy powinna być w miarę wyczyszczona droga. Ja tak jak mówię, ja nie chcę się tu teraz z tym wszystkim bić, bo ja przyjdę tu z czarami i to wszystko rozpierdzielę w drobny mak. Będzie kupa expa, dużo towaru fajnego
i zajmie mi to sekundę, a teraz każdy taki przeciwnik dupny to jest, kurde, tracenie czasu na pierdoły. Więc tutaj zabicie tych polnych bestii też później, pozwólcie, zrobię. O, teraz mnie pierdyknie. Nie triggerować się, proszę. Idę zobaczyć, czy zarobię pieniążki na skórze z czarnego trolla. Czy coś fajnego może dostanę nawet. Czy tu jedna polna bestia mnie tylko goni? Ty chcesz zginąć? Pchasz się w gips, kurde, koleżanko? Chcesz umrzeć? No to proszę bardzo, dla ciebie wszystko. Ja jedną polną bestię tu sobie z przyjemnością. O, dała mi, dobrze. To znaczy, że nie odejdzie z tego świata bez walki. Ja. O, ale kryty się sypią. 10% wjeżdża na rejon. Dobra, wyklepane, idziemy oddać skórę teraz. Ale, bo jeśli będzie on mnie chciał zrobić na hajs, bo on powiedział, że obsypie mnie złotem, jak przyniosę mu czarną skórę czarnego trolla. Chociaż ja nawet nie wiem, czy on mi dał to zadanie, tak szczerze. Ale zobaczymy, bo to był któryś tutaj z tych cwaniaczków. Ale laguje, rany. Czekajcie, ten coś ode mnie chce, bo się zwrócił do mnie mordką w moją stronę. Coś tu jest nie tak. No już dobrze, wygrałeś. Jajca, nic nie chcę od ciebie. O co chodzi? Wszystko w porządku? Oprócz tego wszystko w porządku? Próbujesz mnie podejść. Co? Nie zapomniałem jeszcze, coś mi zrobić. Coś nie mam czasu. Aha, okej. Okay. No dobra, to nieważne, ale to nie Raul chyba, tylko Rod. Co słychać? Jak leci? Nie ma tu dla ciebie miejsca. I... O, jakie fochy w ogóle wszyscy mają. Czekaj. O, co ty chcesz? Spójrzcie na nie. O, czego chcesz? To teraz dostanę questa, tak? Cokolwiek byś na siebie założył, nie ukryjesz swojego prawdziwego ja. Oho. Dla mnie jesteś tylko małym, zawszonym obibokiem. Nikt nie chce. Jak możesz tak mówić? Co się stało? W czym problem? Znam ja takich jak ty. Mocni tylko w gębie. Tak mówisz? Gardzę ludźmi, którzy stroją się jak panie i chwalą się swoimi bohaterskimi czynami. Nie dalej niż wczoraj musiałem zdzielić w pysk jednego z chłopaków, bo przechwalał się, że nawet z jedną ręką uwiązaną za plecami może powalić czarnego. Ale on miał rację, bo da się to zrobić. Ja to zrobiłem. Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? Jak to? Co w tym dziwnego? Przed chwilą to zrobiłem, gościu. Czyś ty kiedyś widział czarnego trolla Mondralo? Nie masz nawet pojęcia, jakie to wielkie i groźne bestie. Aha. Podejdziesz krok za blisko, a rozszarpią cię na strzępy. No nie wiem, ja znalazłem jego słaby punkt. Zabiłem już czarnego trolla. Sam się o to prosisz. Powinienem już dawno dać ci w mordę, ale mam lepszy pomysł. Skoro taki wspaniały z ciebie wojownik, udowodnij to. A co ja będę z tego miał? Głupie pytanie. Honor i szczękę w jednym kawałku? Nie może tak dalej. Nie jest tego wiele, sam przyznasz. Powiedzmy, że jeśli przyniesiesz mi skórę czarnego trolla, obsypię cię złotem. Co ty na to? Szykuj złoto, ziomek. Na co więc czekasz? Szykuj złoto. Dobra, ja czekam, żeby zrobić save'a, bo jak ty mnie zrobisz na siano, to ja pójdę u Bospera sprzedam. Albo oddam mu, zbiję go i pójdę do Bospera. Ja, pięknie. No to co? Mam skórę czarnego trolla. 500 expa. To niemożliwe. Musiało się to. Pokaż mi ją. To niemożliwe. Nieprawdopodobne. Co za nią chcesz? Dawaj wszystko, co masz. Dobra, dam ci 500 sztuk złota i dorzucę 3 silne mikstury lecznicze. Co ty na to? Ziomek, jestem usytasy. To za mało? Nie wiem, czy to... Da mi więcej? Chyba nie. Sprzedane. Interesy z tobą to sama. Nie wiem, czy on mi dał coś by więcej, ale dostałem kupę siana. A mogę ci przywalić chyba mordę? Przywalę ci mordę. Co? Właśnie tego ci teraz trzeba. Do tej pory byłem miły, nieprawda? Nie. Biznesy z tobą... O, odrobiłeś się... A, lagi. Już myślałem, że to jakaś porządna broń. Ale Raul... Ja chcę tylko zobaczyć, czy Raul... O, nie sypnąłeś się tą lagą, ty. Ładny damage, przyjacielu. O, potrafisz bić jednak. Dołóż mi, dawaj. Niech ma, czego chciał. W sumie, no, rzeczywiście, sami chcieliśmy. Chcę zobaczyć, czy ta skóra jest w jego posiadaniu, jakby. No, w jakim punktu. Ty, kurde, Raul. Dawaj, kryta mi zasadź, albo coś. Bo tak na razie to ja się właśnie wjechałem dwa kryty pod rząd. To niech jest dobre. Ma, czego chciał. Pięknie. Zasady pojedynku są jak najbardziej. W sumie to racja. Zrobiliśmy wszystko. Ha, ma skórę czarnego trolla. XD. Dziękuję.
Jeszcze u Bospera ją obchnę za gruby pieniądze. To mi się podoba. Ojejku, ale żeby nie było, to był pojedynek według zasad pojedynku, tak jak tutaj jest to w tym miejscu, więc no... Wszystko się zgadza, więc wszystko jest jak trzeba. A Rod jest wrednym gnojem, bo w sumie już go biłem chyba z trzeci raz w tej serii. No już dobrze, już dobrze. Wszystko w porządeczku? Próbujesz mi... Tak, dzięki za te miksturki i za dużo pieniążków. Dodatkowo jeszcze mam tutaj... Ja pierdziele, 1500 katowski topór. Niezłe. Jeszcze mam piwko od Koragona, który daje premię do Max Money 1. O, wow, chciałbym więcej tego piwka. Mam też gulasz tekli, który daje 1 siły. W sumie, kurczę, Tekla mogłabyś mi dać więcej tych gulaszy, bo są fajne. Ale mamy runę, mamy strażnika pokonanego, więc trzeba lecieć teraz do klasztoru, który jest dosyć niedaleko stąd, i stworzyć pierwszą runę i mamy już próbę zrobioną. Później można skoczyć na przykład do miasta, oddać skóry dla Mospera. Ale, póki co pędzę do klasztoru, żeby wykonać próbę ognia, więc za chwilę zobaczymy się już w klasztorze. No ale słuchajki, jestem już w klasztorze, nawet sobie tutaj wbiłem przed regą na książki, bo tu mamy pierwszego kręgu runy, mamy światło, ognistą strzałę, małą błyskawicę i szkieleta goblina. Wydaje się, że małą błyskawicę sobie bym chętnie zrobił. Skała krystaliczna jest potrzebna i jeszcze mała błyskawica, ale jej akurat chyba nie mam, ale jest szansa, że ktoś mi ją sprzeda. Zobaczmy, zażądałem próby. Zażądałem próby ognia. Ultar kazał mi stworzyć. A, to ognista strzała musi być. Aj, a teraz pewnie chcesz, abym nauczył cię odpowiedniej formuły. No fajnie by było. Nie za bardzo wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Dobrze. Nauczę cię tej formuły, ale najpierw musisz znaleźć niezbędne siarkę składniki. Siarkę mamy, runę mamy i wszystko chyba mamy, tak? Więc jest... jakie składniki potrzebne? Naucz mnie runę strzały ognistej. Naucz mnie, jak stworzyć runę ognistej strzały. Aby stworzyć runę ognistej strzały, musisz połączyć na stole runicznym siarkę z kamieniem runicznym. Okej, brzmi sensownie. Moc zaklęcia ognistej strzały wniknie w runę, a ty dostaniesz narzędzie Inosa. Skoro już masz wszystkie materiały, możesz przystąpić do tworzenia runy. Ciekawe, gdybym stworzył inną runę, to czy zadanie by również zadziałało, bo to jest... zlecił mi... A, po prostu, że mam stworzyć ognistej strzały, sprecyzowane. Kurde, szkoda, bo serio, naprawdę ta błyskawica byłaby o wiele ciekawsza. No, ale dobrze, niech będzie. Rustuniczny. I do przodu, pierwszego kręgu. Ognista strzała, stworzyliśmy runę. Czy to mi zabrało punkty nauki, czy to jest za friko runa? Chyba mi 5 zabrało, coś tak mi się wydaje. Niech to szlak, kurde, 5. 5 za takie pierdały. Ale, moi drodzy, mamy... Prawie, że możemy używać jej, bo jeszcze przecież krąg magiczny trzeba. Czy możemy się pochwalić Hyglasowi, że udało mi się stworzyć runę? Nie, szkoda. Ale chyba mamy wszystko, co trzeba. Udało nam się przejść próbę, mamy runę i w ogóle wszystko. Ty, czekaj, a ja nie powinienem przynieść mu tej blank runy, pochwalić się, że mi się udało ją zdobyć, a dopiero później runę? Fuck, nie wiem, zaraz zobaczymy. A, Pyrokar, słuchaj, bo ja nie wiem, czy nie zrobiłem właśnie pepełgi, ale tam wyżej odkręcimy. Znalazłem ten kamień. Spoko, jest okej, okay, jest okej. Okay. Niesamowite! Udało ci się! Poszedłeś za znakami i odnalazłeś ukryty portal! Ukryty portal! Pokonując przy okazji stado potworów, które planowały zjeść mnie na kolację, tak. A inni nowicjusze? Co z Agonem? Pyrokar, jaki hajp. Może wypełnili zadanie przed tobą? Tak było. Wszyscy zawiedli. Widać, nie było im sądzone przejście tej próby. Cóż, ogłaszamy zatem, że przeszedłeś test. Runiczny kamień możesz zachować dla siebie. No i super. To mi się podoba. Świetnie, świetnie. Kamień runiczny jest. Serpentes. Udało... A, w ogóle takie plotki. Słyszałem, że przeszedłeś próbę ognia. Z całą pokorą muszę przyznać, że wszyscy inni, którzy tego próbowali, ponieśli klęskę. Naprawdę nie powinieneś podejmować się ale tej flex. Próby. Twój duch jest słaby. Mam zamiar przejść tę próbę. Jeśli Inos tego zechce... Uda ci się. Inos jest mój ziomal. Udało mi się pokonać golema. Co? Naprawdę? Przecież bez młota Inosa nie byłbyś w stanie tego dokonać. No właśnie. Niemniej muszę przyznać, że wykonałeś powierzone ci zadanie. Pozwól, że wezmę młot. Dobrze, dobrze, Serpentens, nie ma problemu. Okej, Ultar, słuchaj, mam również runę. Udało mi się stworzyć runę. Dobra robota, nowicjuszu. Zatrzymaj ją. To twoja pierwsza runa.
Kiedy osiągniesz pierwszy krąg ognia, będziesz mógł jej używać. Ku mojej radości udało ci się przejść próbę. Jej, mamy wszystko zrobione, ale fajnie. Jakieś wieści w głowie jakieś się nie wieści? Mieści. Nie. Nie. Okej, Pyrokar, słuchaj. Ja chcę być magiem ognia i ty mnie nie wkurzaj. Proszę bardzo, uwaga. Chyba mamy wszystko. Czy zostanę teraz przyjęty do gildii magów? Gratuluję! Przeszedłeś pomyślnie próbę ognia. Od początku byliśmy pewni, że ci się powiecie. A, jasne. Tak jak teraz jesteśmy pewni, że dasz z siebie wszystko, by stać się godnym sługą Inosa. Bandam. Jeśli jesteś gotów złożyć przysięgę ognia, przyjmiemy cię teraz w nasze szeregi. Wow, ale fajnie, chcę to. Jestem gotów, by wstąpić ale do kręgu ognia. Zatem wysłuchaj słów świętej przysięgi ognia. Czy możemy to skipnąć? Czy przysięgę, że od teraz, póki twe ciało... Przysięgam. Składając tę przysięgę, zawarłeś pakt ze świętym tak, płomieniem. Tak, święty płomień i te sprawy. Noś tę szatę jako symbol tej wieczystej więzi. Jej, dostałem nowy ciuszek. Teraz, jako członek naszej organizacji, możesz porozmawiać z Lordem Hagenem. Chętnie poznamy jego zdanie na temat całej tej sprawy. Jesteś wolny. Wierzymy tylko, że niezwłocznie przyniesiesz nam jego odpowiedź. Jasne, jasne. Bardzo chętnie. Jeszcze mogę się czegoś nauczyć? Czego mogę się teraz nauczyć? Przede wszystkim masz prawo poznać wielką tajemnicę kręgów magii. Zgłębiając kolejne z 6 kręgów magii, coraz potężniejsze zaklęcia, formuły poznasz tak. od braci z naszego klasztoru. Karas, na przykład, jest mistrzem przywoływania. Mistrzem w dziedzinie magii lodu i grzmotu jest Marduk. Parlan natomiast wprowadzi cię w pierwsze kręgi i pokaże kilka istotnych inkantacji. Okej. Okay. Ale każdy z nich nauczy cię tylko magicznych formuł. A resztę trzeba samemu zrobić. Życzenie mam. Mam jedno życzenie. Po przyjęciu w nasze szeregi, każdy mag ma prawo domagać się spełnienia jednego swojego życzenia. Czego więc sobie życzysz, Dobra, niech Dyrian pozostanie w klasztorze. Chcę, aby nowicjusz Opolos uzyskał dostęp do biblioteki. Niech Babo zostanie ogrodnikiem. Powiem wam, że Opolos, biblioteka, Babo, ogrodnik to są rzeczy, które oni sami mogą osiągnąć. Ja wierzę w nich, to są dobre ziomale i myślę, że Opolos dostęp do biblioteki zdobędzie na pewno. Jak się będzie wypasał jeszcze lepiej owce, to na pewno. Jeśli będą coraz lepsze kiełbaski, to w końcu ktoś rzuci mu kluczem. A Babo jako ogrodnik myślę, że też, wiecie, najpierw trochę pozamiata okolice, ale już niedługo czeka go awans na ogrodnika. Ale Dyrian jednak chyba ma najgorzej przerąbane ze wszystkich, więc chciałbym pomóc akurat mu. Pragnę, by nowicjusz Dyrian został w klasztorze. I pomógł mi. Niech tak się stanie. Nowicjusz zostanie w klasztorze. Może objąć posadę ogrodnika, która się właśnie zwolniła. Ups. To nieźle. No to chyba ogrodnikiem jednak ten. Czy to... Opolos, nie uciekaj! Mała dla ciebie newsa. Znaczy jaki... Tak? Opolos? Jolos Opolos. Jo, słuchaj. Mam tu newsy dla ciebie. A nie, Dyrian. Opolos to inny ziomal. Czemu mi się mylą ludzie? Dziękuję. Uratowałeś mnie. Jej. Och, wybacz, mistrzu. Nie chciałem się narzucać. Co ty? Daj spokój. Dziękuję z całego serca za umożliwienie mi pozostania w klasztorze. Od dziś moje życie się zmieni. No ja mam nadzieję, Dyrian, że mnie w końcu nie będziesz robił wielkiego maga i nosa, kurde, koksa. Dobra, Parlan, słuchaj. Ja chcę magię runiczną i ty mnie wkurzaj. Tak, witaj w naszych szeregach. Siemano. O kręgach magii opowiem naprawdę ci, kiedy zdobędziesz większe doświadczenie. Ja mam duże doświadczenie. Weź ten kamień runiczny. Dostałem blank runę jedną, ale super. Dobra, powiesz mi coś o oku? Powiedz mi coś o oku i nosa. Dobrze. Oko i nosa zawiera w sobie cząstkę jego boskiej mocy. Tylko jeden wybrany sługa i nosa może nosić ten amulet. Został on stworzony, by ochronić nas przed mocami zła, kiedy nadejdzie właściwy moment. Okej. Chcę zwiększyć moją moc. Pierwszy krąg. Wprowadź mnie proszę do pierwszego kręgu magii. Magia pierwszego kręgu pozwala na używanie stworzonych przez siebie run. Możesz nauczyć się magicznych formuł i samemu tworzyć runy. Oczywiście. Każdy z nas specjalizuje się w jakimś rodzaju magii.
przecież okej. Drugi krąg pewnie jeszcze mi nie dasz, nie? Mnie w te... Nie nadszedł jeszcze czas. Tak, jeszcze jesteśmy za dużymi leszczami, ale i tak już mamy runę, z której możemy korzystać. Runę, którą stworzyliśmy sami. Mognista strzała. Tak myślę, że pierwszego kręgu przywoływania to jest klipa chyba, nie? Chyba zaczekamy na jakiś drugi krąg. Póki co też możemy, może też mogę się przebiec po świecie i sobie zebrać jakieś runy. Wydaje mi się, że runa światła jest do zebrania w ogóle, więc nie trzeba na niej, na nią zużywać. Szkielet goblina jednak jest z pierwszego kręgu. A ja bym sobie takiego szkieleta pierdyknął, ale bym miał ziomala, kurde, do biegania, wspólnych zabaw i w ogóle. Wspólne zabawy ze szkieletami, goblinami, no nieźle. Cześć, hey, Karasie. Ty. Karasie jedzą gówno. Nie, dobra, żartuję. Naucz mnie tworzenia run. Co ty możesz mnie nauczyć? Tworzysz szkielet goblina. Czy ja chcę szkieleta goblina, cwaniaki? Kurczę, zagłosujmy. Zróbmy małą ankietę. Może nie będę robił ankiety, ale w komentarzach napiszcie mi, czy nauczyć się tworzenia szkieleta goblina, czy lepiej zaczekać z tym. Tak po prostu z ciekawości. Przy okazji będziecie mieli o czym napisać w razie czego w komentarzu na dziś. Także dajcie znać, co o tym sądzicie. Ale fajnie, jestem magiem ognia. Słuchaj, Marduk, jestem magiem ognia. Zobacz jaki mag. Hehe. A ty czego byś mógł mnie nauczyć? Błyskawicy, o kurczaczki. Ta błyskawica brzmi fajnie, ale skoro mam już ognistą strzałę, no ewentualnie ta błyskawica też nie jest głupim pomysłem. Zobaczymy. Ale, zostałem wysłany do Coris, żeby tam zrobić porządek. Cześć, Pedro. Hej. Do zobaczenia później. Kurde, Franco. Zastanawiam się, czy w klasztorze coś jeszcze. Dobry wojownik. Kort udzielił mi poparcia, jeśli stanę się lepszym wojownikiem. Łe, co to za w ogóle questy? Teraz mamy co nieco w mieście do zrobienia. Zastanawiam się, A czekaj, ile ja mam many? 40, a ile zużywa? Pocisk? Wydatek many 5, czyli mogę rzucić 8 ognistych strzał. Gdybyśmy sobie jeszcze dali 10 many, to bym miał wtedy 10 strzał, to wtedy mógłbym tam ostro bić. Dobiję sobie jeszcze trochę many do 50 i w ten sposób będziemy też troszeczkę lepsi. Akurat punkty nauki, wiecie, zdobędziemy jeszcze. Zwiększ moc magiczną, podbijmy sobie jeszcze plus 10. Czy 20 punktów? Mógłbym nawet więcej, ale zostawmy sobie jakiś bufor, żeby mieć. Ale kurczę, 50 many to i tak nie najgorzej. 136 HP wygląda prześmiesznie. I zrobimy sobie też, myślę, że taki odcinek z Expienia, gdzie po prostu pobiegam sobie po wyspie i wszystkie ścierwojady, polne bestie, krwiopijce i te wszystkie wilki, inne takie niskolevelowe ziomeczki po prostu rozwalę. W ten sposób zdobędziemy dużo wszystkiego i najważniejsze exp, wiadomo, bo zanim ruszymy z drugim rozdziałem, to na pewno trzeba zrobić czyszczenie, bo te moby się zrespią nam, więc wiecie, byśmy stracili sporo expa. Ale póki co w Corinis możemy oddać skóry, możemy w sumie, no z Hakenem nie chcę jeszcze gadać, tak jak mówię, więc, a w tym odcinku expienie, no to ile? No troszkę jeszcze czasu mamy, wiadomo, mógłbym sobie pobiegać, ale to pewnie zrobię tak w tej formie przyspieszonej po prostu z voiceoverem czy coś takiego. Będzie, wiecie, no bo tak na odcinku w sumie biegać i bić moby. No mógłbym tam wam opowiadać historię mojego życia, że oj, siema, jeszcze robić skateboard, tu macie historię mojego życia, tak oto ten. Ale wydaje mi się, że fajnie będzie to zrobić na przyspieszeniu, żeby nie tracić czasu, a zająć się lepiej jakimiś questami, ciekawostkami, fajnymi rzeczami i w ogóle. No ale wszystkie drogi prowadzą do Corinis, tak przynajmniej wygląda, że aktualnie tam najwięcej mamy rzeczy do zrobienia. I Garaz, siema, a co ty tu robisz? Wiesz, że już po próbie ognia gnoju, że ty już? A ty ciągle tu czekasz? To już za późno, już pobite gary. Ale okej, on najwyraźniej stwierdził, że sobie będzie jeszcze stał tutaj. Kusza Dragomira, czy jak ty tam się nazywałeś, też do zrobienia. Ej, dobrze nawet pamiętam jego imię. Tak daleko wow. Od domu? Tam trzeba mieć oczy z tyłu głowy, szczególnie jeśli podróżujesz sam. Aha, ale wiesz, że jestem magiem ognia. Co tu robisz? No cóż, gospoda jest dla mnie za droga, dlatego zamieszkałem tutaj. Aha. Wygląda na to, że poprzedni mieszkańcy tego miejsca już go nie potrzebują. A dlaczego? Bo nie żyją pewnie, nie? Kto mieszkał w tym obozie? Nie mam pojęcia. Pewnie jacyś myśliwi. Podejrzewam, że zrobiło się tu dla nich zbyt niebezpiecznie. Aha. A dla ciebie wszystko okej? A czy tutaj nie jest zbyt niebezpiecznie? Nie, jeśli potrafisz się bronić. Moja kusza wiele razy sprawdziła się w walce. Wygląda niepozornie. Zapewniam cię, to śmiercionośna broń w rękach kogoś, kto umie się nią posługiwać. Kiedyś miałem zresztą większą, ale ją straciłem. Aha. Podczas wyprawy w góry zapuściłem się zbyt głęboko na północ. Polowałem tam na ścierwojady.
Mogłem jedynie ratować się ucieczką. Kiedy biegłem, moja ulubiona kusza ześliznęła mi się z ramienia. Wiesz, będzie też kiedyś miał większego bicka, a teraz mu zmalał, no ale, ale, nie musimy się chwalić. Dobra, więc kuszę jego oczywiście mu znajdziemy, jak już gdzieś tam trafimy na jej ślad. Tu on ma też fajne, bo ma skórki pochowane w namiotach, więc możemy sobie zebrać. I dwa kufry do otwarcia, pałka z kolcami, rany, rany, ile rzeczy. Więc jeszcze więcej skór do sprzedania u Bospera, lubimy takie tematy. Żeby spróbować otworzyć, ale mam chyba jedyny wytrych, a nie pamiętam zupełnie tych kuferków. Lewo, prawo, prawo, o shit, nie, to był zły strzał, więc ciężko będzie, bo tak jak mówię, nie pamiętam za bardzo kuferków, ale lewo, prawo, lewo, lewo, o nie, nie najgorzej. W ogóle bezi na ekranie wczytywania, nie wiem czemu tutaj przypomina mi trochę Raymana, jakoś tak. Jak to było? Lewo, prawo, lewo, prawo, ej, yo, udało się, fajnie. Jakoś tak, tak ta mordka tak śmiesznie wygląda. I taki Rayman. Dobra, zróbmy jeszcze jednego save'a, spróbujmy otworzyć sobie kuferek. Pewnie się nie uda za pierwszym. O! Prawo, lewo, lewo, prawo! I prawo! Oh shit! Nie, no kurde, już tak pięknie skrzynia szła, już myślałem, że się uda. Czyli co? Będzie prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo? Prawo? Okej, okay, udało się. Wow, sam nie w tym wierzę. Build i hajs. Spoko, niewiele jak na to, ale kupimy sobie za to wytrychy i już się zwróci biznes. O, ale strzał dużo. Dobra, strzały mi się przydadzą, bo akurat dużo strzał zużyłem. Sorry, Dragomir, ale w sumie to i tak nie twoje itemy, więc XD. czemu mówisz, że sorry? To i tak nie twoje. O, zaraz zobaczymy ognistą strzałę, jak wali w to polne bestie. Myślę, że to będzie całkiem ładny damage. Coś tak wyczuwam. Będziemy musieli zadbać też cwajaki o naszą manę. Co, na dwa strzały? O, rany, polna bestia, na dwa strzały, smutek. Jeszcze w drzewo walnąłem. No i, o Jezu, no co ja robię, moja mana. Właśnie o tym mówię, że najgorzej, bo kurczę mana, to tak ten, regeneracja many to taka nieprosta sprawa jest w Gothiku. Trzeba będzie zrobić dużo mikstur many, trzeba będzie kupić wszystkie, jakie tylko się da i jakoś to kitrać i próbować, bo normalnie fajna by była modyfikacja taka, co wiecie, powoduje, że mana się regeneruje na przykład poza walką, to by było spoko. Taka modyfikacja, ale to jest trochę jak cheatowanie, nie? No bo po coś te mikstury many są, żeby z nich korzystać. Więc tak, no. No, to takie jest właśnie troszeczkę ten. Czy wilczki? O, wilczek nie spada na hita, to trochę średnio również, ale nic straconego, cwajaki, nic straconego. Czyli mniej więcej dwa hity na moba trzeba. No to i tak lepiej niż... O, gobliniarskie. Mam 10 tylko many, a was jest trójka, wiecie co? Dajcie mi się... Co, ty już biegniesz na mnie? O, ty frajerze. O, kurde, ty! Aż na dwa hity, to ja dobrze. No i właśnie o tym mówisz, że tutaj mana to będzie kurde wciągana i to solidnie. Nie chcę żreć tamtych rzeczy, które są na manę. Znaczy z niebieskiego bzu i tak nic nie zrobię. Ale nie chcę zjadać ten. Esencja many daje 50, okej. Okay. Nie chcę zjadać za bardzo właśnie zieleniny, z której będę mógł zrobić sobie mikstury many. Z niebieskiego bzu się nie da, więc luźno. Okej, okay. A jakbym tak zrobił coś takiego? A dobra, już walnę wam na łeb. Dobrze, niestety plasnął mnie, ale to nic. Więc no, trzeba będzie pomyśleć o tym, jak manę. Dobra, to w sumie nie będę się pchał w ten las, bo tak jak mówię sobie, to wyczyścimy po prostu w przyszłości. Ale chyba na razie udamy się do Corinis. Spróbujemy tam kupić troszeczkę właśnie mikstur many, oddać rzeczy do Bospera, więc po prostu ja pobiegnę i w mieście jeszcze ogarniemy tę sprawę w tym odcinku i będziemy akurat fajnie przygotowani na kolejne, więc ja lecę do miasta i widzimy się za moment. Dobra, dzwonki, jesteśmy już w mieście, więc możemy pobiegać. O nie! Czemu służka jest na pomarańczowo? Co to ma znaczyć? Czy to znaczy, że jestem zbrodniarzem największym? Zuri, sprzedaż mi coś? Czy nie za bardzo? Pokaż towary. Pokaż mi swoje towary. O, na szczęście jest spoko. Kupię sobie wszystkie maniorki, jabłkowy tytoń, to chyba nie potrzebuję. Czy ty masz jakieś fajne czary? Masz pierdółki, których chyba nie potrzebuję. Ale tak, mana się przyda, więc chętnie. Strażnicy będą chcieli mnie bić? Nie, no kurczę, nie wiem dlaczego ta służka. Może widziała, jak bije Valentino po ryjcu. Ale dobra, dobra. Nie podnieczajmy się niezdrowo. Fajnie by było jeszcze zobaczyć, czy znajdę kogoś, kto ma mikstury many jeszcze w mieście. Co ja muszę zeżreć trochę grzybów jeszcze, żeby dostać piąteczkę. Cześć Konstantino, czy ty byś mi sprzedał jakieś mikstury? O, nowy wpis w dzienniku w ogóle dostałem. Dlaczego? Co to za wpis w dzienniku? Czekajcie. Dziennik? Co? Może w informacjach ogólnych coś? Handel w Corinis? Konstantino sprzedaje towary alchemiczne. Aha! O kurde, taki wpis dostałem, to ciekawostka.
Okej, okej. Chodźmy do Bospera, sprzedamy skóry i będziemy mieli fundusze na różne fajne rzeczy dzięki temu. O kurde, no, to nieźle. No i właśnie, więcej miksturmany będzie trzeba. Cześć, Bosperek. Mam dla ciebie tonę dobrego. Poszedłeś do klasztoru, co? Mam nadzieję, że będą cię wystarczająco często wypuszczać, żebyś nadal zaopatrywał mnie w skóry. Pewnie, pewnie, nie ma problemu, mam skórki dla ciebie. Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie zatłukłeś jakiemuś wieśniakowi jego owiec, co? Leżały na chlebie. Nawet bym o tym nie pomyślał. Wilcza skóra! O, nawet skóra cieniostwora! Takie są sporo warte. Nie wiem, czy... A co to za skóra? Zdarłem ją z trola. Co? To jest warte małą fortunę. No proszę, skóra czarnego trola. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. No, kupa kasy nam wpadła dzięki temu. 1400 sztuk złota jeszcze mamy. Złoto, które możemy wydać na bardzo dużo różnych fajnych rzeczy, więc wspaniale. Dobra, słuchaj, kurde, chyba będziemy kończyć ten odcinek w tym miejscu. Pomyślimy, zobaczymy co w kolejnym, ale naprawdę w tym udało się sporo. Próba ognia zrobiona, jesteśmy magami ognia, wszystko jak trzeba. To co, cwańki? Zapraszam was na mojego Discorda, link znajdziecie w opisie. W sumie może wstawię małą przypominajkę jeszcze na początku odcinka, bo jest większa szansa, że wtedy więcej osób zobaczy i usłyszy o Discordzie cwaniaczka Chrobina. Zostawcie też suba, zostawcie go razem z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Komentarz jakiś miły napiszcie, zapytałem się was, czy szkieleta goblina chcemy, to możecie na to odpowiedzieć. I co, łapkę w górę motywującą zawsze, w sumie to nic nie kosztuje, trwa sekundę, a mi zawsze poprawi humorek, więc dzięki wam i do kolejnego. Na razie, cześć, pa, pa.